Jestem Mieszko Vlog, witam Was w kolejnym odcinku vlogu na moim kanale, więc dzisiaj zaczynamy kolejny vlog odcinek i jak już mówiłem, będą w następnym odcinku weekendzie, wszędzie będą odcinki, vlogi, więc zaczynamy. Dziś sobie porozmawiamy o kondamie. Jest to taka zabawka z drewna, bambusa i ze wszystkiego. Ja kupiłem akurat za 44,90 na Allegro, możecie to znaleźć wszędzie, nawet są osobiste sklepy takie prywatne z kendamami. Ja akurat kupiłem taką całą czarną, która ma takie ekstra paski zielone. Ona jest chyba dla początkujących, więc no co, jest to super świetna zabawa. Właśnie takie triki możecie robić. Jest to pełno trików do możliwości, bo to uczy kreatywności i odciąga dzieci. Tak piszą producenci, że odciąga dzieci od telefonów, więc jest to bardzo fajne. Oczywiście to jest z Azji, więc fajna zabawka. Drewniana, ja widziałem jakie różne triki są. No i może Wam się to spodoba, bo można robić różne na tym triki, można robić o tak, o widzicie, można naprawdę różne triki robić, mi się to bardzo podoba, jest to bardzo kreatywna zabawka, uczy kreatywności. No i tak jak już mówiłem, odciąga dzieci od telefonów, bo ostatnio siedziałem jakieś 5 godzin bez telefonu ani bez komputera z kendamką, mimo że mam ją od dziś. Przyszła mi 5 godzin przed odcinkiem, więc praktycznie nie używam niczego od 5 godzin, więc bardzo fajne. Mogę ocenić taką kendamkę 10 na 10 mogę ocenić. Jest to bardzo fajne. No i tak, uczy cierpliwości, bo jak jeden trik nie wyjdzie, to następny wyjdzie. Kolejna rzecz to jest, że po prostu jak jesteś zły, że ci nie wychodzą triki, to na przykład udany trik typu o takie coś. No, takie coś to jest wielka satysfakcja, więc taką zabawkę, w sumie zabawkę grę zręcznościową oceniam 10 na 10, bo naprawdę jest świetna dla dzieci, dla młodzieży i nawet dla dorosłych. Więc jeśli jesteś dzieckiem, dorosłym, młodzieżą, możesz sobie w 100% kupić takie coś, bo jest to ekstra zabawka, ekstra gra, więc no co, jest to tanie i fajne. Można też kupić takie profesjonalne za niecałe bodajże do 300 zł. Widziałem, nawet takie są za 400 zł, ale po prostu zrobienie takiego trika to jest wielka frajda. A jak na grę z drewna, bez żadnej elektroniki, to jest po prostu super, więc no po prostu oceniam taką zabawkę na 10 na 10, bo jest to świetne. Uczy też kreatywności, tak jak już mówiłem. Mnie to bardzo uspokoiło, bo siedziałem 5 godzin bez komputera ani bez telefonu. No a tak, a ja cały czas przeglądam jakieś tam programy do miniaturek i różne, a to dzięki temu po prostu mam zajęcie bez komputera, więc taka kendamka może być nawet ratunkiem od odciągania telefonu, więc jak jesteś nawet rodzicem i masz dziecko, które siedzi cały czas, tak po prostu cały czas bez przerwy na telefonie, kup mu kendamkę. Jest to bardzo fajna gra zręcznościowa. Czy cierpliwości jej, tak jak już mówiłem, kreatywności. A jest niezła satysfakcja z tego i zabawa, więc jak chcecie, to mogę nagrywać klipy odcinkowe, o właśnie. Jak się uczę różnych trików, bo to naprawdę nie jest tak jak hulajnoga, że się uczysz whipa 5 miesięcy. No i po prostu tak to jest, więc polecam kendamkę. No i to jest bardzo fajna gra. Proszę. Więc nie zapomnijcie zostawić suba, łapki w górę. Jest bardzo dużo stron, mogę Wam podać nawet taką jedną, gdzie mają profesjonalne kendamy. W opisie macie, bo nie mogę powiedzieć, bo to jest chyba reklamowanie. Więc jak chcecie, to wiem. Wpada w sobotę i niedzielę, czyli jutro i pojutrze, wpada odcinek z kendamki, jak robię różne triki. Po prostu wezmę statyw, kamerę i nagram, jak robię właśnie takie typu triki, albo jak się uczę, i mogę nazwać to serię klipy z trików, ale się uczę. No i po prostu tak, albo mogę zrobić serię Mieszko się uczy, gdzie będę się uczyć na kendamce, więc no ja byłem Mieszko Vlog, więc miłego dzionka i siemka.